Cześć! W tym odcinku projektowania poziomów zajmiemy się programowaniem w języku wizualnym Blueprint. Będziemy programować dokładnie nasz poziom. Zaznaczmy jedno z trzech świateł, ja zaznaczę to najbliższe. W zakładce Details mamy różnego rodzaju informacje na temat tego światła. Na samym dole w zakładce Rendering mamy checkbox Visible. Jeżeli go odznaczymy, światło zgaśnie. Jeżeli go zaznaczymy, zapali się i oświetli nasz level. Zostawmy ten checkbox niezaznaczony. Teraz wchodzimy do narzędzi, które znajdują się u góry okna o nazwie Blueprint i wybieramy Open Level Blueprint. Będziemy programować dokładnie naszą mapę. Te elementy nie są istotne, przesuwamy prawym przyciskiem myszy w lewo. Klikamy prawym przyciskiem myszy, a najpierw musimy zobaczyć, czy światło na pewno jest zaznaczone. Klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy Create a Reference to Point Light, czyli tworzymy referencję, odnośnik do naszego światła punktowego, które akurat było zaznaczone. Musimy sobie zapamiętać jeszcze, że będziemy zmieniać parametry Visible, więc przeciągamy stąd lewym przyciskiem myszy węzeł i szukamy czegoś, co się nazywa Visible. Wpisałem początek. Możemy sprawdzić, czy światło się świeci, czyli is visible. Możemy ustawić jego widoczność, czyli ustawić, żeby było widoczne lub nie. Możemy też toggle visibility, czyli zmienić niewłączone światło na włączone i włączone na niewłączone. Po prostu dajemy przeciwny stan. Ja jednak wybieram set visibility point light component. Tworzy się dodatkowy klocek, w sumie to dwa klocki. Nas interesuje natomiast ten ostatni, czyli set visibility. Tu możemy ustawić, czy ma być widoczne, czy niewidoczne. Ponieważ jest niewidoczne, no to włączę, aby widoczne było. Teraz musimy zdecydować, co będzie wyzwalać ten proces. Przejdźmy do listy input, klikając prawym. Tutaj jest dużo różnych elementów. Między innymi mogą to być różnego rodzaju wydarzenia związane z akcją, czyli na przykład strzelanie, skakanie postaci. Jeżeli mamy Androida i robimy grę pod Androida, no to może to być przycisk back albo menu, ewentualnie zmiana głośności. Możemy też wyzwalać myszką ten proces, na przykład poprzez lewy przycisk myszy prawy, ewentualnie kręcenie kółkiem do góry w dół. Jednakże ja chcę użyć tradycyjnych ustawień, czyli najczęściej wyzwalone są różne wydarzenia przy pomocy przycisków na klawiaturze. No i ja wybiorę E albo F. Nie ma to większego znaczenia, które wybierzemy. Wielkość litery też nie ma znaczenia. Wybiorę klawisz F. Mamy tutaj, co się dzieje przy wciśnięciu i przypuszczeniu, gdy przycisk był wciśnięty. Wybieram przy wciśnięciu. Zmieni się widoczność z niewidocznego na widoczne. Kompiluję, zapisuję. Teraz możemy przeliczyć na początku światło, czyli przejść do build lighting only, poczekać chwilę. Zobaczymy, że przyciemni się plansza, gdy tylko zostanie to przeliczone. Przyciemniła się, możemy uruchomić grę. Teraz, gdy nacisnę klawisz F, rozświetlę to pomieszczenie, a przynajmniej to miejsce w pomieszczeniu. No i właśnie tak to działa. Wróćmy jednak z powrotem do Blueprinta, bo zmienimy jeszcze jedną rzecz. Ponieważ klawisz F odpowiada za... może odpowiadać za dwie rzeczy, albo nawet za rzeczy, gdy jest wciśnięty i gdy był wciśnięty, ale został puszczony. Zaznaczymy set visibility i naciśnijmy Ctrl W w dowolnym innym miejscu. Odznaczamy tutaj, żeby nowa widoczność była false, czyli nieaktywna, żeby po prostu światło zgasło. Łączymy uruchomienie tego procesu. W tym miejscu jednak nie mamy podane, do czego on się odnosi. Target. Musimy wskazać, że odnosi się do Point Light Component, czyli do naszego światła. I teraz, gdy skompilujemy, nie musimy zapisywać. Możemy po prostu uruchomić bez przeliczania światła. Teraz, gdy nacisnę przycisk F, będzie zapalone światło, ale gdy tylko je puszczę, światło zgaśnie. To jest nasz pierwszy skrypt w grze.